Jak się nie obwiniać? Bywają takie sytuacje w życiu, w których poczucie winy i wyrzuty sumienia są tak ogromne, że nie można funkcjonować normalnie. Jak się więc nie obwiniać? Zachęcam Was do wysłuchania tego odcinka. Ktoś mógłby zadać pytanie, ale czy to nie jest tak, że raczej zasadnym pytaniem byłoby, jak mieć wyrzuty sumienia, gdy się coś złego zrobiło? Jak rzeczywiście skruszyć to serce, żeby ono zrozumiało, że źle zrobiliśmy, że to grzech? Jak skłonić najbliższych do tego, żeby oni rzeczywiście zrozumieli, że źle postąpili? I takie poczucie winy w nich wzbudzić, żeby oni zrozumieli. No nie można tak więcej robić. Drodzy, my mamy problem z przeżywaniem poczucia winy. Wielu z nas. I właśnie dlatego, że te oskarżenia są bardzo mocno w naszej głowie zasadzone i ten oskarżyciel, diabeł, tak mocno nas kusi, że naszą reakcją jest coś wprost przeciwnego, a więc usprawiedliwiamy się, nie przyznajemy się do winy, jest nam trudno przyznać komuś rację, ponieważ gdybyśmy to zrobili, to te poczucie winy by nas po prostu zżarło od środka. Posłuchajcie Apokalipsy świętego Jana, 12 rozdział, 10 werset. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. To słowo oskarżać w Biblii, w Nowym Testamencie nigdy nie jest odniesione do Boga. Bóg nigdy nie oskarża. Nigdy. Owszem, jest wielokrotnie odniesione w Biblii do ludzi, do diabła, ale nigdy do Boga. Bóg nie oskarża. I nie chcę tutaj przedstawić takiego naiwnego Bożego miłosierdzia, że coś złego zrobimy, Pan Bóg klepie nas po ramieniu, mówi, nic się nie stało. Nie, no, Pan Bóg dostukuje się do sumienia, ale nie oskarża. Nie oskarża. On zawsze jak coś nam mówi, to z jakąś taką jutrzenką, z jakimś takim światłem mówi do człowieka, człowieku, zobacz, masz nadzieję, pójdź do spowiedzi, zrób coś ze sobą, możesz na nowo rozpocząć. Zacznij nowy rozdział w swoim życiu, ja dam ci łaskę, wyjdź z tego błota, ja cię oczyszczę, uzdrowię cię, uwolnię cię, tylko spróbuj, tylko weź, włóż jakiś wysiłek w to, żeby zrezygnować z grzechu, a ja ci pomogę. To jest działanie Pana Boga. A każde inne jest demoniczne albo wypływające z naszej jakiejś zranionej psychiki. Bo na przykład bywało tak, że zrobiliśmy coś niedoskonale, nawet nie złego, ale niedoskonale przychodziliśmy do naszego ojca albo do naszej mamy. On tak przywrócił oczami i powiedział, no a na więcej cię nie stać, no ale jak ty wyglądasz? No i coś ty zrobił, no popatrz na siebie. I w człowieku zakorzenia się właśnie to takie głębokie poczucie winy, z którym sobie nie radzi. Radzi sobie przerzucając winę na innych, projektując winę na innych. Ma taką silną potrzebę, żeby się nie przyznawać do winy, nie przyznawać do tego poczucia winy, bo gdyby się przyznał, to by po prostu się załamał, bo nie może sobie z tym poradzić. Apokalipsa zapowiada strącenie tego oskarżyciela. Bóg ci obiecuje, że jeżeli przyjdziesz do Niego i wybielisz swoje szaty we krwi baranka, jeżeli wyznasz Jezusa jako swojego Pana, Zbawiciela, przyjdziesz do spowiedzi, zaczniesz na nowo. Od tego odcinka wysłuchanego powiesz sobie, wstaję, odcinam się od grzechu, już nie chcę go. Panie Boże, pomóż, bo to będzie bardzo trudne, ale liczę na Twoją łaskę. Gdy tak właśnie postawisz sprawę i taką decyzję podejmiesz dzięki temu, co teraz słuchasz, to Pan Bóg da ci łaskę walki z tym oskarżycielem. Będą przychodzić myśli oskarżające do twojej głowy i będą ci podpowiadać. Jesteś beznadziejny. No popatrz na siebie. No nawet się nie starasz. No wszystko przez ciebie. Mogłeś inaczej zrobić. I te wszystkie wyrzuty sumienia
nie będą służyć temu, żebyś ty się poprawił, ale żeby cię to dobiło, żebyś wpadł w smutek, żebyś wpadł w rozpacz, bo do tego dąży diabeł i nasz egoizm zresztą również też. A więc, drogi bracie, siostro, chciałbym, żebyś usłyszał dzisiaj, dzięki temu komentarzowi biblijnemu, te słowa pełne nadziei. Zacznij na nowo. To nie jest tak, że się nic nie stało. To nie jest tak, że nie masz winy na sobie. Właśnie zobacz tę winę i zobacz Boga, który cię zbawia od tej winy, który pokazuje na ciebie i mówi: on jest usprawiedliwiony. On jest odkupiony. On jest wybrany. On może zacząć na nowo. Ona jest moja, ona należy do mnie. Ja biorę winę jej na siebie. Możesz opłukać swoje szaty we krwi baranka. Zachęcam cię do tego, żebyś po wysłuchaniu tego odcinka, jeżeli coś zaczęło w tobie pracować, może odezwały się właśnie jakieś wyrzuty sumienia, które teraz właśnie dzięki temu słowu dobrze przyjmiesz, dobrze przepracujesz, skłoni cię do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu. Właśnie zmienić. I mam nadzieję, że te słowa zainspirują cię do krótkiej modlitwy po wysłuchaniu tego komentarza biblijnego. Boże, który jesteś, pozwól mi przyznać się do tego, że zgrzeszyłem. Źle zrobiłam i nie ma co się usprawiedliwiać. Podnieś mnie, weź mnie na swoje ramiona, pozwól mi zacząć na nowo. Ja sobie sam nie dam rady, ja sobie sama nie poradzę. Pomóż mi, Jezu Zbawicielu. Potrzebuję cię, bo w przeciwnym wypadku za 5 sekund wrócę do mojego grzechu. Pozwól, bym miał taką pokorę w sobie, że po upadku nie będę użalał się nad sobą. Nie będę za wszelką cenę chciał wyrzucić z siebie to poczucie winy, ale je przyjmę jako dobrego anioła i posłańca i będę liczył na twoje miłosierdzie. Będę liczył na to, że mi pomożesz. Panie Jezu, króluj w moim sercu. Niech dobry Bóg cię pobłogosławi, abyś tego dobrego anioła w postaci wyrzutów sumienia przyjął do siebie, a tego oskarżyciela diabła odrzucił i nie słuchał się go. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zobacz, co dla ciebie jeszcze przygotowałem.